Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, ostatnio skończyliśmy naszą eksplorację dawnych terenów znanych z Gothica 1 w tym oto miejscu. Mamy jakiegoś szkieleta na sam początek dzisiejszego odcinka i musimy się oczywiście z nim rozprawić. Mam 59 punktów nauki do wydania, czyli jest to naprawdę bardzo duża ilość. Natomiast no nie wracam jeszcze do zamku, żeby to wygospodarować po prostu, bo... O proszę bardzo, mamy trolla. Ponieważ nie chcę biegać i latać bez sensu 10 tysięcy razy. Dlatego no tutaj jeszcze chodzimy. Mam tylko nadzieję, że te wargi mnie nie zeżrą. Byłby przypał. Wiecie, mi się już nie chce stosować taktyk wymijających, bo to też jest czasami przesada. Dobra, tutaj był troll z tego, co widzieliśmy, tak? Ja niestety cierpię na deficyt mikstur. I to jest ta najgorsza rzecz, bo już nie mam żadnych. A na pewno oberwiemy po drodze dosyć solidnie. Natomiast no tutaj tak, tu chodził sobie troll i czarne gobliny są wokół trolla, dobra. Czyli to wiemy, jak to wygląda z tej strony. Przydałoby się najpierw te gobliny wywabić, ale dobrze wiem, że ten troll się niestety rzuci na mnie pierwszy. Dobra, tak może nie będziemy się z nim bić, wstawaj. Tu jakieś topielce. Damy sobie jakąś radę. Najwyżej ten troll mi będzie robił trochę pod górkę. Jakby ten troll się tak odczepił ode mnie, to by było naprawdę dobrze. Dobra, jesteśmy na w miarę dobrej pozycji chyba. Dobra, odsuniemy się trochę. Znowu małe kółeczko trzeba zrobić. Dobra, odsuniemy się tak, żeby stracił na nas agro. Bo to mi się przyda do szczęścia. Dobra. I teraz możemy lecieć. No i pięknie, o to mi chodziło. Teraz już bez większych kłopotów. Powinno się udać. Pięknie. Z tych goblinów w większości rzeczy nie potrzebuję, także nie będę się zamartwiała tym, że gdzieś mi tam uciekły. Wrócimy się tylko po skóry z topielców, bo to się na akurat przyda. Wydaje mi się, że tutaj wcześniej tego trolla chyba nie było. Ajajaj, niestety już mi poznikały te stworzonka. Tam jest więcej topielców. Możemy też jeszcze pochodzić. Dzisiaj się nastawiałam na ognistego smoka i mam nadzieję, że nam się to uda. Straciłam dwie skóry, ale nie ubolewam jakoś solidnie. Nie mam nad czym. Bardziej ubolewam nad tym, że mam mało HP i wypadałoby po prostu wrócić do zamku, a później się tutaj dostać z powrotem. Ale zanim to zrobię, to chcę chociaż troszeczkę jeszcze zrobić takie kółeczko, ale i tak powiem wam, że mikstury prędkości się przydadzą. I zastanawiam się, czy już dzisiaj, jeżeli się tylko nie da przypadkiem, a na pewno się da, chyba już na tym etapie, chciałabym doprowadzić do tego, żebyśmy już mieli jako postać no, fajną ilość siły, tak? Czyli żebyśmy mieli na przykład siły. Tu jest dużo orków, dobra.
Żeby nam się udało wbić tą setkę. Żeby nam się udało wbić tę setkę. To trzeba by było. Dobra. Co wy tak bijecie? Czasami się nie da samo lewo, prawo. Dobra. Mamy to. Wiecie, bo to jest tak, że podobno maksymalnie, ile w podstawowym Gothiku 2 da się nauczyć, to jest 100 punktów siły. Co za tym idzie, skoro to jest 100 punktów siły, no to my nie weźmiemy sobie sami, jakby nie opłaca się, żeby teraz używać tych stałych efektów do tego, prawda? Dobra, wróciliśmy do znanych miejsc, tylko czy ja bym chciała tak? Z jednej strony bym chciała, bo i tak potrzebujemy się dostać do zamku. Żeby właśnie chociażby trochę się poduczyć, kupić mikstur, bo nie mam już wcale. Także tutaj chyba Tandor właśnie sprzedaje. Masz jeden. Dobra, pokaż towary. Ty masz bronię, widzę. Masz też goblinią jagodę, której kompletnie nie potrzebuję. Ciężki młot wojenny. Nie chcę. To zapomniałam sobie przecież, że inny gość jest od zaopatrzenia. Wcale mnie to nie dziwi. I powinien być chyba tutaj. Siedzisz tu? Siedzisz. Cześć. Hej. Pokaż. Dobra. Ty masz bardzo dużo mikstur. Masz też golema. Widzę, że nikt nie ma demona za bardzo. Mapa górniczej doliny. Mikstury. Dobra, te największe by mi się przydały. 50 razy 20 to jest tysiak, także może nie przesadzajmy. Tych na pewno bym tak miała z 10 chętnie. Tych bym wzięła z 10, to nawet tych z 15. I tych tak z 5 na pewno. Dobra, i na razie mi to chyba powinno wystarczyć. Teraz tak, kwestia tego nauczyciela siły. Tutaj chyba uczył mnie Feroz. Tak, żebyśmy sobie dali w siłę. Jakby się dało, to już do stówy. Pokaż mi, dobry. A nie wiem, czy się będzie dało. Tak jak mówisz. Nie mogę cię już. Musimy się udać w takim razie z powrotem do miasta. Nie rozumiem w ogóle, czym on cię tak przejmuje. Bo nic nie załatwimy. No to fajnie. Takiego obrotu spraw nawet ja się nie spodziewałam. To wracamy. Do majątku ziemskiego będę się chciała dostać. Dobra. To podpinamy sobie teleport, bo mam odpięty do majątku ziemskiego. Mam cię pod 9. I tak, tutaj jest kort, ale na początek, zanim tutaj... Chociaż, to też nie byłoby głupie, bo mam tą 5 tu. Czy istnieje u ciebie taki próg jak 15 punktów? No. Mogę cię na... Zróbmy najpierw tak, raz. Nie mogę mu pomagać wbrew jego. Dwa. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Trzy. Mnie mówili coś. Cztery. Pięć. Nie mów, że o tym nie wiesz. Że nie ma progów typu 15. Myślisz, że ja mam lepiej? Ile mamy? 70. Nic mnie już nie dziwi. To dajmy sobie jeszcze. W siłę chcę na pewno dać do stówy, tak? Więc na razie siła. Podciągnijmy ją. Kiepska sprawa. I resztę punktów byśmy chyba zostawili.
Dlatego, żebym jeszcze chciała później w przyszłości się tego kowalstwa uczyć i tutaj bym nie chciała schrzanić jakoś sprawy. Torlofa tutaj widzę, że nie ma, więc musimy się przespać najlepiej do południa. Mam swoje zdanie na ten. Bo oni wtedy już wszyscy na pewno będą na swoich miejscach. Tu jest Lee, czy ja mogę z Lee pogadać o czymś? Chyba nie. Ty. Ciężki pancerz, nie chcę. Mówić, przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Co się tam działo? Nikt mnie nie słucha. Ten sukinsyn Sylwio dowiedział się o smokach w Górniczej Dolinie i namieszał w głowach wszystkim na farmie. Nikt mnie nie słucha. Przekonywał chłopaków, żeby poszli z nim do doliny. Obiecywał bogactwa, sławę, zaszczyty. Musiały pojawić się problemy. Niektórzy nie chcieli go nawet słuchać. To było wiadomo. Ale znalazło się paru idiotów, którzy dali się nabrać. Musiały pojawić się. Kazali Bennettowi przygotować dla siebie odpowiednie wyposażenie i wyruszyli w drogę. Prawdę mówiąc, cieszę się, że Sylwio poszedł wreszcie do diabła. Mhm. A ty możesz mnie szkolić? Możesz. Mogę ci pokazać. Słyszałem, że jesteś. Więc jeśli chcę. Ile? To było oczywiste. 1000. A dla po co? Zastanów. Nie, że ja nie potrzebuję, żeby on miał uczył broni dwuręcznej. Co to za w ogóle jakiś głupi pomysł? Przecież Kordon mnie może uczyć. Hej, ty. Dobra, Torlof, weź mnie naucz siły na maksa. To mnie wcale nie dziwi. Część najemników odeszła chyba z farmy. Sylwio zabrał kilku chłopaków i poprowadził ich na przełęcz. To tylko plotki. Plotka głosi, że pokazały się tam smoki. Nie wiem. Jak Sylwio się o tym dowiedział, nie można go było powstrzymać. Kto wie? Za smoczy łeb można pewnie dostać kupę pieniędzy. Ale to nie dla mnie. Jestem żeglarzem. Moje miejsce jest na morzu, a nie w czuchnącej smoczej jamie. Nie wiadomo już komu. Dobra. Można zdać. Nauczmy się. 5, 10, 15, 20, 25. Nie mogę cię już niczego nazwać. 90 to jest twój full? Świetnie. Posłuchał niewłaściwie. Teraz. A z jakiej to racji? Ciągle to samo. Nie mam pojęcia. A czy Bennett mnie można uczyć jakiegoś lepszego miecza, na przykład zrobić? Inaczej bym się do tego zabrał. O. Mam dla ciebie smocze łuski. Prawdziwe smocze łuski. Oto twoje złoto. Nie, nie chciałam tak. Nie wiem, czy on się tak denerwuje. Fuck. Naucz mnie. Gdybym miał rudę... Nie, daj spokój. Możesz mi powiedzieć, jak wykuć broń z... No. Tak myślałem. Potrzebuję... Proszę? Proszę. 5 bryłek. Pokaż mi! Naprawdę! No teraz mnie rozbroiłeś. Zatrzymaj sobie 2 z nich. Przydadzą ci się, jeśli będziesz chciał wykuć sobie broń. Naucz mnie. Wspaniale. A więc? Najważniejsze jest... A ponieważ... Dobra, ty gadasz sobie to. Chciałbym więcej wiedzieć. Chyba tym razem przeszedłem samego siebie. Opracowałem... Ciężkie, magiczne, ostrze bojowe. To już naprawdę nie mój problem. Czy ja właśnie robię coś głupiego? Chwila. Naucz mnie tego. Chcę zobaczyć, jaką to ma moc. Jaką? Zaraz zobaczymy. Nie trzeba mi więcej kłamać. Ciężkie, magiczne, ostrze bojowe. 4 bryłki rudy? Pogięło? Skąd ja to wezmę? Nie mam tyle. Nie wiadomo już komu można. Mam 3. Sprzedajesz bryłki rudy? Chyba nie. Hej, ty! Nie mój problem. Wszystko tylko po No gdzieżby. Dobra, to na razie się tego nie będę uczyć. Zrobimy wczytkę. Ja nie wiem, co ja robię momentami, wiecie? To jest naprawdę chore, że ja czasami po prostu nie wiem, co ja robię. Mieliśmy dzisiaj iść na ognistego smoka, a ja dalej sobie biegam i ekspię i robię jakieś pierdoły. Hej, ty! Dobra. Wybór jest... Dobra, nie, nie chciałam tego. Cię mogę okraść. Dobra. 10 sztuk złota, ale 200 ekspa. A czy tak da mi da może jakiś gulasz tutaj, czy coś? Cześć. Hej.
Nic już nie zostało. Nie, nie masz, to nie. Najemnik Jarvis, coś u ciebie ciekawego? Dość ryzykowne. Ojojoj, nie chcę. Tutaj jeszcze podobno Dar będzie miał dla mnie jakieś zadanie i to bym chciała sprawdzić, czy na pewno. Chociaż on jest na mnie chyba cięty. Cześć. Zdaje się, że brakuje tu kilku najemników. Jasne, to prawda. Sylwio jest całe mile stąd i zabrał ze sobą połowę załogi. Kogo to obchodzi? Z Lee i jego chłopakami mam szansę zdać się naprawdę kimś. Potrzebuję tylko kopa. Gdybym zdołał udowodnić Lee, że jestem naprawdę twardym facetem, może nawet mianowałby mnie jednym ze swoich ochroniarzy. Nie musisz mi tego mówić. Kto opowiada takie rzeczy? Jak miałoby to niby wyglądać? Tak do końca to nie wiem. Jakieś orkowe trofeum nie byłoby najgorsze. Jakieś insygnia orkowych przywódców albo coś w tym stylu. Sztandar, naramiennik, pierścień. No wiesz, o co mi chodzi. To chyba oczywiste, że nic pośredniejszego nie wchodzi w rachubę. Czy po zapaleniu? Tak. Dobra, to tyle. To jest nowe zadanie od Dara, Bayer, ale to dopiero zrobimy później, jak wrócimy już po zabijaniu smoków, z tego co kojarzę. Ja oddałam mu te łuski, czy się zapisałam przed oddaniem? Jestem chyba debilem i... się zapisałam już po oddaniu. Mam nadzieję, że później nie będę ich potrzebować, bo jak tak, to dostanę po prostu wylewu. Bayer. Czy ja po coś jeszcze tu przyszłam? Do Bastera można by było i skoczyć rogi, sprzedać rogi od razu. Ty uczysz tylko 90 siły. Jak to działa teraz, Torlof, mi powiedz, bo ja już zgłupiałam. Nie mówię ci przecież nic nowego. To może kryta się jeszcze byśmy nauczyli. Wiecie co, dajcie mi chwilę. Okej, sprawdziłam sobie pewną rzecz i wychodzi na to, moi drodzy, że tyle siły, ile mamy, to jest maksimum. Że ponoć już się nie da więcej, ale teraz bym chciała jedną rzecz sprawdzić, bo podobno Konstantino może nas nauczyć mikstury siły, jeżeli się nauczymy u niego wszystkich esencji leczniczych. Tak sprawdziłam na Gothicpedii, na Gothic Fandom konkretnie. Jestem ciekawa, czy to tak działa. Chcę kupić miecz z magicznej rudy, a to właśnie. A, bo ty tylko paladynom. Bo ja chcę się dowiedzieć, czy ktoś tu ma... Co? Mogę! Ty masz tylko... A idź. Cholero jedna. Myślałam, że może ktoś ma bryłki. Kurczę, widzę, że jeszcze dzisiaj mamy jakieś kłopoty. Do Konstantina miałam iść. Cześć. Spróbujemy się nauczyć u ciebie alchemii, kolego. Zobaczymy, czy faktycznie się to uda odblokować. Jakich... A moment. Sprzedajesz takie rzeczy? Nie sprzedajesz. Masz tylko smoczy korzeń. Jaki? Znam! Esencja ekstrakt. Dobra, dobra. Jakich receptur? Znam! Eliksir. Jest eliksir siły, to się od razu uczymy. Eliksir siły! Wspaniała mikstura! Będziesz potrzebował rzadko spotykanego smoczego korzenia i szczawiu królewskiego. Gotując wywar, nie możesz pozwolić, żeby doszedł do wrzenia, bo spotka cię paskudna niespodzianka. Mhm, dzięki. Dzięki serdeczne. No to co, możemy... Wychodziłoby na to, że już możemy pić mikstury stałe na siłę, że się więcej nie da siły nauczyć. Bo powiem wam, że szukałam i wydawało mi się na początku, że to jest stówka, ale skoro Torlof nas już nie może więcej nauczyć, chyba że poczekamy do nowego rozdziału i zobaczymy, ale wydaje mi się, że to tak nie działa, że to już jest maksimum, ile możemy, ale eliksiry siły i tak się nam przydadzą i teraz myślę, że zostawimy już to wszystko tak, jak jest. I co, no i chyba wracamy, no nie? Do zamku, do przełęczy, miasta, do przełęczy.
Już chyba nic chwilowo tutaj nie wymodzę. Przynajmniej na razie nie potrzebuję już więcej takich rzeczy robić. Idziemy chyba na tego smoka. A jeżeli chodzi o zwiedzanie innych terenów, to zostawimy to sobie na później, bo... no... chciałabym coś dzisiaj ubić, zabić chociaż troszkę, ogarnąć. Chociaż nie powiem, no... kusi chodzić po tych terenach i zwiedzać. I w sumie to też nie jest głupi pomysł, bo jednak expi, punkty nauki. Ja chcę sobie tego Gothica 2, wiecie, wymaksować, bo faktycznie Gothic 2 Noc Kruka mi się po prostu nie podobał. Po prostu Jarkendar mnie denerwował i przyćmiewał mi właśnie takie, wiecie, takie fajne poczucie, że... wiecie, że mam jakby władzę, że tak powiem. Takie mam odczucia osobiste na ten temat. I no myślę, że tutaj bym została po takich odczuciach jak na razie. Bo w Gothica 2 mi się przyjemnie gra. Co prawda dalej, ja osobiście dalej czuję takie wyzwanie. To nie jest tak, że nie. Bo dalej czuję, że po prostu ci orkowie biją mnie. Potwory w dużych grupach też mnie biją, ale to nie jest takie przesycające, że właśnie non stop muszę odbiegać, bo po prostu wszystko mnie zagryza, bo faktycznie w Nocy Kruka na pewno tych orków przy pierścieniu zewnętrznym przy zamku jest dużo więcej i to czuć, widać i w ogóle wszystko, no nie da się tego ukryć moim zdaniem kompletnie. Dobra, ktoś mi pisał, żeby Biffa wziąć ze sobą na podróż po ostatniego smoka, więc zrobimy to. Chwilowo na razie go tutaj zostawiam. Szczególnie, że chcę sobie pokorzystać z tej mikstury prędkości. Jak będziemy szli do tych terenów lodowych, to będziemy mieli z nim tutaj bliżej. A jak ja teraz chcę się dostać, sami wiecie, te orkowe tereny, to jednak jest trochę daleko. Nie zabije się? Nie. Na szczęście już umiem skakać jako bezimienny bohater i nie mam z tym kłopotów. Biegniemy tak jak ostatnio. Tam jeszcze żyje naprawdę dużo rzeczy. I pod sam wieżek Sardasa bym też chciała się udać i tamte okolice. No, jest tych miejsc do odwiedzenia jeszcze kupa. Naprawdę. I ciut, i w ogóle ogrom. Tutaj są orkowie, tam są orkowie... Mnie też już to trochę męczy, powiem szczerze, bo naprawdę jest tego sporo, ale z drugiej strony się cieszę, że tutaj się tak dobrze bawię, bo naprawdę bałam się, że już całkiem mi się Gothic 2 po prostu nie będzie podobał. Ale teraz czuję, że nawet jakbyśmy zaczęli Gothica 3, co chciałabym zrobić, bo dalej jest nienagrane u mnie na kanale, mimo że to jest moja ulubiona część Gothica, bo od niej w ogóle zaczęłam... samo poznawanie Gothica, no to chciałabym ją mieć na kanale. Zawsze mam jakiś taki problem z nagraniem tego, biorąc pod uwagę fakt, że nie, albo mamy jakieś problemy z nagrywaniem, albo w serii się nie przyjmowała. Już naprawdę chyba 3 razy miałam podejście do tej serii na kanale i chciałabym wreszcie, wiecie, zrobić, ogarnąć, żeby to było, nie? I mam nadzieję, że nam się to uda. Wyciągniemy może kuszę, bo dzięki temu będę wiedziała, gdzie mogę jeszcze pobiec, gdzie coś jeszcze żyje i w ogóle. Tu są orkowie. Okej, rzucili się na mnie, także skorzystam. Teraz powinno być też fajniej z obrażeniami. Ork wojownik schodzi na 2 strzały, to jest naprawdę dobry wynik. Jakby tak jeszcze warg schodził na hita, to też by było super. Prawie. No, już to czuję, powiem wam. Już bym mogła nawet wypić te mikstury, ale kurczę, nie wiem, czy ten próg jest... No, z tego, co sprawdziłam, no już się wyżej nie da tej siły nauczyć. Chociaż właśnie, wiecie, mam teraz takie... zaćmienie, bo był czas, że czytałam i wychodziło wtedy na to, że próg siły maksymalnie w Gothicu 2 wynosi 100. Ale nie czuję, żeby to było 100, bo to by było bardzo dziwne, no nie powiem, że nie. No mi się to tak wydaje jakoś, nie wiem.
Znaczy, ja czytałam gdzieś, że 100, a teraz nagle idę do Torlofa i pokazuje mi, że tak jakby 90. No i nie wiem, co mam o tym myśleć. Czy to jest tak, że faktycznie jest 90, czy po prostu wiecie, jak to nie jest. Nie ma czego plądrować. Czy po prostu Torlof no, będzie mnie mógł więcej nauczyć w 5 rozdziale, bo tak też może być. Niczego tu nie Dobra, znajdę. Dobra, już chyba nic tu nie ma, mikstura mi się skończyła. To jest naprawdę tyle expa, taka impreza, że naprawdę. No taki zębacz zwykły to chyba na hita, nie? Oczywiście jak kryt wejdzie. Ale szansa na kryta przecież też mamy dosyć dużą. Nie ma co mówić, że nie. Dobra, tu się nic nie dzieje. Nie wiem, czy się tutaj pod wieżę da w ogóle wleźć. Może tędy? O Boże Święty, co się stało? Nie podobało mi się. Cześć. Oj, się dałam bez sensu. Okej, jest golemiarz, zadymiarz. Może być. Dobra, przynajmniej już wiem, jak się bić z tym cholerstwem. To też na pewno na plus. Tędy chyba też w ogóle dojdziemy do smoka. Nie muszę wcale od drugiej strony wchodzić. Są tak jakby dwie drogi chyba, nie? Jest to topielec. I to nie jeden zresztą. Dobrze jest. Za niedługo znowu będzie kolejny poziom. O, no i cóż. Zastanawiam się też, gdzie bryłki znaleźć rudy, bo to też jest rzecz dosyć mi przydatna będzie. Tu powinny być zębacze i są. Dobrze wiedzieć, że się nie mylę. Dobra, to już może uda mi się wywabić pojedynczo. Nie. Tam jeszcze jeden w ogóle wpadł do wody. Ciekawi mnie bardzo, jak on do mnie zlezie. Chodzi tam... Kurde. Dobra, tu nic nie ma. Tu mogę się przejść? Coś tu jest w ogóle? W teorii nic. W teorii. A tu mogę przejść, czy umrę? Bo wiecie, to jest taki ogień jakiś piekielny. Może to zabija, jak się w to wchodzi. Ja pierdzielę. Wytłumaczy mi ktoś, co ten smoczy zębarz robi. To wygląda tak, jakby próbował się do mnie dostać, ale miał problemy psychiczne. Excuse me. Tu jest ryba. Cudownie. A tutaj nic nie ma kompletnie? Nie da się tam już wpłynąć? Chyba się nie da. Natomiast widzę przeciwnika. O, jest kuferek, tak jak był. Ale chyba się tam już nie da wpłynąć. Dzień dobry. Wiecie, czuję się teraz taka OP, no nie? Ryba. Nie wiem, czy rybę potrzebuję. Może niekoniecznie. Chyba, że jakaś by była, wiecie... Jakaś lepsza.
Ale to tak raczej nie ma. Martwy łowca smoków. Czemu oni wszyscy mają owcze skóry? Może po to, żeby sobie je wyjąć z kieszeni i się, nie wiem, położyć? Jakim cudem ta ryba tu leży? Dobra, bo się chyba czepiam. Ale fajnie by było tam sobie wpłynąć, tylko że już się chyba właśnie nie da. Co? Tu też jest kufer? Jest też miksturka. Zwój. Otwieramy. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Rybka. Trochę rzeczy. Woda święcona. Nie wiem po co mi. Ale niech będzie. Dobra. I jesteśmy chyba na dobrej pozycji. Wydaje mi się, jak my stoimy z czasem, pewnie jakoś dziwnie. A może właśnie dobrze, bo zrobiłam częściowo przerwę. No, trochę chujowo stoimy. Ale jesteśmy już praktycznie przy smoku, bo on jest tam na górze. Także jak tędy przejdziemy, to powinno być dobrze. Mam tylko nadzieję, że tędy wejdę. O Boże, przypomniało mi się, że tu będą te golemy ogniste. Już mi się słabo zrobiło. Nie znoszę ich. Czy ja tędy wlezę? Będzie problem chyba. Mhm. Nie wejdę tędy. A, może jednak? Okej, wejdę. Dobra, wy to możecie przyjść do mnie. Nawet i w takiej zacnej ilości. W sumie tak też możecie. Tylko może nie tak. O mój Boże. Ale baguette game. Podoba mi się, jak się próbujecie uratować. Jakim cudem ty lejesz z wody, co? Tamten może tu przypłynie, a może się tam będzie topił całe życie. Nie mi to sprawdzać, mam gorsze problemy, na przykład tego pieprzonego golema mam na łbie. No właśnie, one są takie parszywe. Cholerstwa, że naprawdę. Jak mnie pierdolną. One są tak dziadowsko skonstruowane, że ja po prostu nie wiem, kto to robił. Bo one są takie, że szarżują i nas wywalają, mimo że my nie jesteśmy nawet pod żadną górą. To jest najgorszy przeciwnik ever. Po prostu gorszego nie ma chyba. Ciężko jest uniknąć w ogóle ciosu od takiego golema. Biegniesz? Dobra, może się uda. No, będzie problem. Dobra, ubiłam go, ale on prawie też mnie ubił. I tak najśmieszniej jest później właśnie, jak one mogą nas tak zrzucić z tej góry. Czy ja mam jakieś leczenie? Mam na szczęście pod tym. Mogę jeszcze raz? Za mało many? Dobra, to na razie niech będzie tak, jak jest. Serce ognistego golema. Dzień dobry. Możesz bić to jaszczurę? Masakra. Nic tu nie ma. Z nich nic nie ma oprócz tych mieczy, także nie wiem, czy to jest sens w ogóle zbierać. Obawiam się, że niezbyt.
Okej, to są przyjemniejsze rzeczy. Ognista jaszczurka jest przyjemna, tam jest golem. Niedobrze. Dobra, one mi jakoś wiele nie zrobią krzywdy. Są naprawdę bardzo gorsi przeciwnicy. Chociażby tamten golemiarz, zadymiarz pieprzony. Nie wiem, czy tego smoka naprawdę dzisiaj ubijemy. A nie powiem, ja troszeczkę dostaję nerwicy. Idziesz? O Boże. Dobra, ubity. Oh my god. Dobra, tego co już ma prawie 0 HP. Okej, nowy poziom. Ale rozpierdziel. Okej. Dobra, też już mniej więcej chyba mam metodę. Natomiast nie jest to przyjemne. Zróbmy sejwika, bo za dużo zrobiłam. Tam coś żyło na dole? Nie. Tam był namiot, a tutaj żeśmy już wchodzili, tylko ja zostawiłam tam jaszczurki niżej. To też myślę, że warto byłoby się z nimi zająć teraz. A później będziemy jeszcze wracać tutaj, na górę. Znowu zrobimy dłuższy film, no bo co ja zrobię? Do widzenia. No i okej. O Jezu, powiem wam, że jestem trochę tym wycinaniem tych potworów zmęczona, bo naprawdę expa się sypie dużo. Wiecie co? Ja chyba wypiję te eliksiry siły, bo nie czuję, że możemy już się nauczyć więcej. Najwyżej będę dwa eliksiry siły w plecy. Po prostu. Bo serio, to jest chore dla mnie. O, korzonek, to wezmę. To jest dla mnie chore trochę, że Torlow mnie już więcej nauczyć nie może. Niż 90. Wiecie, to jest podstawowy Gothic 2. Ja też właśnie nie oczekuję cudów, że ktoś mnie będzie uczył siły. Jezu, nie wiem, 300, nie? To nie są czasy właśnie Nocy Kruka, gdzie tam chyba nauczyciele do 200 mogą uczyć. No to tutaj faktycznie możliwe jest 90, nie? Tu był chyba gdzieś golem, jak się wejdzie za już tak wyżej, nie? No, był. Chodź tu. Ja pierdzielę. O Jezu. Okej, już widziałam, jak mnie uderza, nie? Nie wiem, czy wy też, ale ja to widziałam. Dobra, mamy kolejnego martwego łowcę smoków. Widzę, że jest ich bardzo tutaj dużo. No, a my może dzisiaj jeszcze ubijemy jednego smoka, byłoby super. Co prawda już powinnam kończyć odcinek, bo mamy 40 minut na sekundniku. Co ty robisz?
Jak mi wejdzie kryt, to dwa ciosy wystarczają. Nie ma czego, niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie Dobra, znajdę. Nie będę już tego zbierać, dziadostwa. Tu są jeszcze. Kolejni. Na spokojnie damy sobie radę. Exp się sypie po prostu z kieszeni. Okej, więcej. Jakiegoś kryta zasadzę. Dobra, już jesteśmy prawie na finiszu. Wyleczmy się trochę przed tym starciem. Uzupełnijmy manę tak na wszelki wypadek, bo zawsze mogę się też tym leczyć. I może uda nam się na spokojnie tego smoka ogarnąć teraz. Dzień dobry. Ty tak jesteś trochę dziadosko ogarnięty. Wiecie co? Zanim ja go wykończę, a to trzeba od drugiej strony chyba wejść. Nie, można tędy. To najpierw go okradnę, bo tutaj powinien być chyba jego skarb też normalnie w gotiku. Jest, dobra. Co to za magiczna ściana? Dzień dobry. Najpierw weźmiemy sobie rzeczy, a potem pokonamy smoka. Łuk jesionowy. To jest chyba coś fajnego dla kogoś, kto ma łuk. Ja nie mam. Nawet jakąś broń tutaj dali. Podoba mi się to, że w Nocy Kruka już było tak, wiecie, różnorodnie, bo tutaj są same mieszki po prostu ze złotem. A tam faktycznie było, wiecie, tak fajniej. Dobra, ja się zapiszę, bo nie chcę tam spaść gdzieś przez przypadek. Przy okazji zerkniemy na te łuki, bo jestem ciekawa. Tak, dla kogoś, kto ma łuk, na pewno ten dębowy. Oko i nosa założone? Założone, dobrze. Czy naładowane, to już żeśmy sprawdzali. I zobaczmy, czy się nam uda go pokonać. Trudno uwierzyć, że nadal znajdują się ludzie gotowi poświęcić własne życie, byle tylko zobaczyć prawdziwego smoka. Nie przyszedłem tu z wizytą towarzyską. Uprzejmości musimy chwilowo odłożyć na bok. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że zamierzasz rzucić mi wyzwanie. Skręcę ci kark, człowieczku. Nie tak szybko, przyjacielu. Mam ze sobą oko i nosa. Nie masz wyboru. Odpowiesz na moje pytania albo zdechniesz w męczarniach. Zatem pytaj, póki jeszcze możesz. Twoja władza nade mną wkrótce się skończy. Kim jesteś? Nazywam się Feomatar. To wszystko, czego się o mnie dowiesz. Spalę cię na popiół. Gdy tylko wyrwę się spod władzy oka. Jak mogę pokonać twego pana? Mój pan jest wszechpotężny i niemal niezwyciężony. Gdybyś okazał się wystarczająco głupi, by stawić mu czoła, czeka cię długa, powolna śmierć w okrutnych męczarniach. Nie pierwszy raz słyszę coś takiego. Niemal niezwyciężony, a więc można go pokonać. Mów więc, co muszę uczynić? Aby stawić mu czoła, musisz posiadać rzeczy, których on nigdy nie pozwoli ci zdobyć. Co dokładnie? Musisz posiąść najwspanialszą zbroję, jaką widział ten świat, i założyć ją do ostatniego starcia. Potrzebujesz oręża, który wykonano specjalnie dla ciebie. Ale najtrudniejszym do spełnienia warunkiem jest znalezienie 5 towarzyszy gotowych pójść za tobą na pewną śmierć. Dopiero wtedy możesz stawić czoła mojemu panu.
Każdy smok ma miejsce, w którym przechowuje swoje skarby. Gdzie jest twój skarb? W miejscu, do którego nigdy nie dotrzesz. Postaram się o to, gdy moc oka osłabnie. Ukryłem swoje skarby wysoko na rozgrzanych skałach, gdzie nie dotrze żadna pozbawiona skrzydeł istota. Serio? O Boże, coś jeszcze chciał do mnie powiedzieć, a ja pominęłam, bo chciałam się zapisać. Widzę, że masz jakieś kłopoty troszeczkę ze sobą. Widzę, że Feomatar jest jeszcze prostszy od tego kamiennego dla mnie. Dobra, teraz dopiero mi nie pozwolił. O Boże, tu się coś popsuło. O Boże, ale dostałam. Leczymy się. Dobra. Prawie się udało. Dobra. Okej, troszeczkę... Momentami go nie doceniam. Pięknie. Pokonany. Smocza krew, łuski i serce ognistego smoka. Nie ma czego plądrować. Mamy to ogarnięte, moi drodzy, dlatego w dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko, co chciałam wam pokazać, co udało nam się zrobić. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie. Już nie będę przedłużać. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten film. I myślę, że w kolejnym jeszcze tutaj pozwiedzamy te okolice. Bo dalej mamy to nie posprzątane do końca, że tak się wyrażę. I będziemy chyba już wyruszać na lodowego smoka, bo nie wiem, czy coś więcej będzie tutaj do zrobienia. Wydaje mi się, że raczej nie. Tutaj pod wieżę bym chciała się udać Xardasa, bo chyba tam się da wejść. Także no będziemy schodzić stąd i będziemy ogarniać te elementy. Cóż, trzymajcie się jeszcze raz. Do kolejnych odcinków. Cześć!